Co robisz, gdy wróg jest u bram? A właściwie już się przebił do środka? Walczysz za ojczyznę na śmierć i życie? Po co, skoro jest katapulta? Wchodzisz na nią, gdy wrogowie patrzą się z niedowierzaniem. Tracisz przy okazji wiernego kompana. Później modlisz się, żeby katapulta w końcu wymierzyła, przy okazji broniąc się przed wkurzającym wrogiem. Ostatecznie, w spektakularny sposób, uciekasz z pola bitwy. Tego nikt się nie spodziewał. To teraz wystarczy uciec za granicę,